akcja, która fizycznie powstrzymała atak, który zorganizował Łukaszenko, niewątpliwie z poparciem Putina. Atak, który w słabszej w tej chwili postaci trwa przez cały czas, a który może się w każdej chwili zaostrzyć i przybrać inny charakter. To znaczy być związany z obecnością Wagnerowców. Tutaj niedaleko stąd. Oni ćwiczą pewnie 3 czy 4 kilometry od tego miejsca. Mamy zamiar rozbudować ten tak zwany płot wzdłuż granicy. On ma objąć wszystkie te miejsca, gdzie go jeszcze w tej chwili nie ma, gdzie nie ma przeszkody wodnej, takie jak Bóg. Ale Bóg na różne sposoby też ma być dodatkowo zabezpieczony. Po prostu ta granica stała się w tym momencie tak niebezpieczna, że te zabezpieczenia są niewątpliwie konieczne. Chciałem Państwa zapewnić, że i rozbudowa polskiej armii, i umocnianie polskiej granicy będzie trwało. Nasza armia w niedługim czasie będzie, jeżeli chodzi o siły lądowe, najsilniejsza na naszym kontynencie. Będzie podstawą obrony całej wschodniej flanki. Już w wielkiej mierze jest tą podstawą.